Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony, to jest trzeci już odcineczek z przeglądu maszyn farmingu 19, jakie będą na pewno na 100%, 1000%. To tak, patrzymy echko, wako się nic nie zmieniło, też ogólnie oglądam to pierwszy raz, więc ten głęboż był. Był chyba. Ten kultywator był. Bradal też był, Capello też było, Kasik też był, Damkon tego nie było. Sprzęt leśniczy, sadzarka, o tu jaki fajny wałek, kurde. Wałek bomby. 1 metr szeroki, 120 koni potrzebne. Dobra, lecimy dalej. Tego chyba też nie było. Halo, internet. No nie, nie było. Halo, internet. Halo. Sprzęt leśniczy to jest taki chwytak, który łapie drzewo i co tnie. Nie wiem, jak to nawet działa, bo tego nigdy nie używałem. To by w ogóle było? I tego chyba nawet nie było. 60 koni ogólnie. Dobra, lecimy dalej. Fastownik. Czekajcie sobie chwilę. Ten fastownik już był. Skąd ja wiedziałem, że coś się pobiera, nie? Dobra, sorry za to. Fastownik 12 metrów 95 koni. Nie wiem, czy mówiłem, ale chyba mówiłem. To mówiłem, dużo za dużo tych maszyn jest. Dodali ten był. Tego nie było. Chyba. 305 koni, 356 koni maksymalnie. Prędkość maksymalna 60 km na godzinę, więc ten jest najwolniejszy, później ten i ten. Więc spoko. To jest jakaś nowa marka. Aha, czyli to jest ten z Big Buda. 24 metry, 500 koni. To było, tego nie było. O, jakie fajne. To chodzi do tego. Potrzebujemy do tyłu na łapy. No i wtedy możemy zbierać całe drzewo i wywozić na przykład tam gdzieś, gdzie chcemy to pociąć na kawałki różne. No tu jest po prostu przyczepa do. Do drzewa. Tu jest FSI. No tu jest ten rębak cały. 70 koni. Jeżeli ktoś nie wie, to chodzi do. Służy do cięcia pieńków, żeby ich nie było w ogóle. Pług już był. Grimm. Było. Chyba było. Hardy. Był. To też było. Husqvarna. Piła to, bo wiadomo, Jens. O! Sprzęt leśniczy to jest tak. Zacznij od małego. Mały rębaczek z HDS-em 250 koni wymagane, więc no mały. Nie no, jak to powiedzieć? Nie wiem. No, ogólnie polecam tego bardziej. Ten mi się podoba bardziej. Można go odczepić, sam jeździ, więc jest spoko. John Deere. Kurde, nic nie dali, ale tak fajnie było. To jest kolejna piła. John Sered, nie wiem. Joskinka nie ma. Komatsu, o kurde. Maszyn używane w leśnictwie. No tak, no to tu jest Skorpion ogólnie. To się nie nazywa Skorpion, no ale dobra. Maszyna, która tnie 200 drzewa ogólnie na kawałki, 251 koni, prędkość 20 km na godzinę, więc to będzie trzeba na pewno brać na lawetę. Tu jest ten, co zciętego drzewa, zcięte drzewo na przykład wwozi, na przykład ciężarówką nie wjedziemy do lasu takiego, bo się zaklinujemy wszystkiego. No to właśnie zbiera drzewa i wywozimy na jakieś pole czy coś. Wtedy na przykład na równiejszym terenie rozładowujemy to na ciężarówkę i wywozimy na przykład 251 koni, 20 km na godzinę, tak samo. Garant był. Kramer, no to tak samo jak tego, w 17, moc 75 koni, prędkość maksymalna 40 na godzinę, to tam nie ma różnicy, to było. Kun na pewno wszystko było, wiedziałem. Lizard, tak samo. Man. O. Na pewno jeszcze będzie taki zwykły man, ale tu jest widać, że do leśnictwa. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. 640 koni, 80 km na godzinę, więc spoko. Mani tu coś dodali? Nie, ale będzie coś coming soon.
Massey, tak samo, nie, to jest jakaś na pewno nowa marka, haka na piwa. New Holland, nic nie dodali. Chyba. Była też 6 chyba, też ta 9 chyba, ta 8. Też była, dobra. Ponsi, o, tu jest ten Skorpion. Czyli będą dwa do zużycia. 208, 6 koni, to prędkość maksymalna 220 metrów, to będzie trochę więcej koni ma, ale prędkość taka sama. Tutaj tak samo, trochę więcej koni, ale prędkość taka sama. No i to też do tego samego służy, więc nie będę nic opisywał. Tu była ropa, tu jest ten mały skorpionik taki. 286, tak samo. Okej, okay, tyle samo koni. A jest mniejszy. Tu było. Oj. Stara. Ten dziennik był. Wiano Pryskiewicz też chyba był. Ta był. To jest jakaś nowa maszyna. Aha, no to jest do ciennika z HDS-em. Do drzewa. O, sztajerek mały, też mi się podobają. 145, 175 koni, prędkość maksymalna 50 koni. Model mi się podoba. Styl. Czwarta piła, czyli. Trochę będzie więcej. No to tak wiadomo, mniejszy tur, większy tur, widły do palet, widły do belek, łyżka, taka widły też do belek, naprawdę. Tu jest widły na przykład do, to jest chwytak bardziej do belek, już na przykład owiniętych, żeby nie poprzeć tego folii. Tu do czego to może być, na przykład kiszonka, jakiś gnój, to bardziej jest, polecam, to bardziej jest do kiszonki. No to jest bardziej, a to jest do drewna. TT, to już było, to brona talerzowa. 3-4 metra, 320 koni, to jest masakra dla mnie. Paderstadt. Był. Nie było. 640 koni, 25,6 metra, o kurde. 34,5 tysiąca litrów zbiornik do niego, to spoko. Walterka, nie ma. No i to wszystko. Data publikacji, 20 listopada. Jest już napisane wszystko. Ja niedługo będę sobie kupował. Halo, dobra. Więc ja w tym momencie będę kończył. Dziękuję za odcineczek. Zapraszam do lajkowania, subowania, pisania komentarzy. Zapraszam w kolejny piątek na kolejną maszynę. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.